Pingwiny bez śniegu i lodu, majestatyczne manty i ryby kamienie. Romansujące hipopotamy, groźne rekiny, piękne skrzydlice czy sympatyczne kotiki. Olbrzymie nietoperze i egzotyczne ryby. Wszystkich tych i wielu innych mieszkańców wrocławskiego Afrykarium będziemy dziś podpatrywać w unikatowym w skali światowej obiekcie poświęconym Czarnemu Lądowi. A w międzyczasie opowiem co nieco o samym Afrykarium. Na imię mam Sławek i witam Was na moim kanale. Chodźmy! Sam budynek robi wrażenie już od samego wejścia. Zwykle jest tu pełno ludzi i nie ułatwia to nagrania dobrego materiału, ale już taki urok popularnych atrakcji. Słychać tu często język angielski, niemiecki i ukraiński. Już sam ten fakt mówi o popularności tego obiektu. Niemniej jest to jedno z najciekawszych miejsc w tej części Polski, a nawet Europy. A już na pewno obowiązkowy punkt na mapie Wrocławia. Opowiem Wam w kilku zdaniach o tym wspaniałym przedsięwzięciu, aby go Wam nieco przybliżyć i zobrazować charakter obiektu. Zoo we Wrocławiu razem z Afrykarium Oceanarium tworzą jedną z największych atrakcji turystycznych Wrocławia, Śląska i Polski. To jedyne oceanarium na świecie poświęcone faunie Czarnego Lądu. Jego fenomen trwa od kilku lat i nie zanosi się na to, by pawilon miał stracić na popularności. Afrykarium sprowadziło miliony turystów. Wrocławskie zoo jest piątym najczęściej odwiedzanym w Europie. Budowa Afrykarium kosztowała 220 milionów polskich złotych, i z pewnością była warta tych pieniędzy. Mieści się tu 15 milionów litrów wody w 19 akwariach i kilka tysięcy zwierząt z ponad 200 gatunków, w tym również ryb. Możemy podziwiać basen Morza Czerwonego, a także wielkich afrykańskich jezior Malawi i Tanganyika. W nich żyją niespotykane nigdzie indziej gatunki endemiczne. Największe wrażenie robi jednak podwodny akrylowy tunel, którym przechodzimy przez ogromny basen z rekinami, mantami i innymi wielkimi rybami. Pływające nad naszą głową rekiny i płaszczki robią ogromne wrażenie. Zwiedzanie Afrykarium potrafi zająć 2 godziny, i jest naprawdę co podziwiać. Dla porządku i ułatwienia orientacji podzielone jest na ekosystemy Afryki, czyli Morze Czerwone. Wśród sztucznej rafy koralowej można podziwiać 60 gatunków kolorowych ryb, a na nadmorskiej plaży żółwie pustynne. Afryka Wschodnia. W wielkich akwariach mieszka około 50 gatunków ryb z wielkich jezior afrykańskich, Tanganyiki i Malawi. W tej części Afrykarium zobaczymy także hipopotamy nilowe oraz zwierzęta zamieszkujące sawannę, mrówniki i antylopy dik-dik. Kolejny kanał mozambicki. Największą atrakcją tej części kompleksu jest 18-metrowy szklany tunel. Olbrzymie wrażenie robią płaszczki przepływające nad głowami zwiedzających. To także okazja do stanięcia oko w oko z rekinem i żółwiem zielonym. Dalej wybrzeże szkieletów. Zewnętrzne baseny w Afrykarium zamieszkane przez pingwiny tońce oraz kotiki afrykańskie.
dżungla nad rzeką Kongo. Tu mieszkają krokodyle i manaty, wodne ssaki nazywane syrenami, a także tilapie i wiele kolorowych gatunków ptaków.
Właśnie dotarłem do wspomnianego wcześniej tunelu w części poświęconej faunie kanału mozambickiego. Przyznajcie, że robi on wrażenie. Nawet wszechobecny gwar i tłum ludzi nie jest w stanie przyćmić tej atrakcji, choć nie umila jej podziwiania. To instagramowe miejsce i praktycznie nie ma szans, by podziwiać je na osobności. Niemniej jednak polecam zdecydowanie.
Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować do odwiedzenia tego wspaniałego miejsca. Mimo tłumów ludzi uważam, że warto zobaczyć to wszystko i osobiście przekonać się o walorach tej atrakcji. Na pewno jest to nie lada gratka dla miłośników egzotycznej fauny. Tymczasem ja zbliżam się do wyjścia i z tego miejsca dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Zachęcam do komentowania i wyrażania Waszych wrażeń. Być może już tu kiedyś byliście. A także do podzielenia się ze znajomymi linkiem do filmu. Wszelkie Wasze reakcje YouTube nagradza i pomaga to jednocześnie w rozwoju kanału. Chcę także gorąco podziękować pierwszym wspierającym. Wasze wsparcie naprawdę bardzo podbudowuje motywację do pracy nad kolejnymi filmami. Widzów, którzy jeszcze nie subskrybują, zachęcam do kliknięcia w przycisk subskrybuj i dzwoneczka, aby być zawsze na bieżąco z nowościami na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.